Witajcie w następnej Ale Degustacji. Tym razem piwo z Lidla. Hatherwood Craft Beer Company, ale sygnowany browarem, czyli Stuart Brewing z Edynburga, 3,8%, i jest to Downtown Session IPA. Piszą tutaj, że odświeżające, zawiera jęczmień i pszenicę i tyle. I nic ciekawego. Jak widzicie, słońce świeci, deszcz pada. Kapsel jest dedykowany, jest taki sam wzór jak na etykiecie. No to otwórzmy i zobaczmy, co to z tego wyniknie. Proszę bardzo, ładny kolor słomkowy, idący lekko w złoto. Niewielka piana, ale za to ładnie wyglądająca. Nie ma aż takiego wielkiego aromatu. Odrobinę słodowości, lekka cytrusowość, nic więcej. Spróbujmy. No rzeczywiście cytrusowo. Lekka goryczka. Trochę słodowości. Lekkie. Goryczka się poprawia. Ciekawe. Tak, raczej jest takie cytrusowe. Zestowe, dosyć przyjemne, lekkie, odświeżające, fajnie się pije, no ale ja wiem, nic nadzwyczajnego, natomiast ładnie wygląda w szkle, takie standardowe sesyjne IP. Jak na piwo z Lidla może być, chyba warto spróbować, przynajmniej browar się nie wstydzi, podaje własną nazwę, także jest przyjemnie. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Podoba mi się to piwo. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, to będzie Wam przypominał o każdym film na kanale, także będziecie na bieżąco. I nie opuścicie żadnej nowej degustacji. Wasze zdrowie. Salut.